to zgodnie z instrukcją przed uruchomieniem maszyny należy najpierw odpalić palniki, a dopiero włączyć wentylator. Odkręcamy wszystkie butle. Następnie zawory muszą być na minimalnym wylocie. Odpalamy odpałkę. Odpalamy zapalniczkę. Następnie odkręcamy zawór przywialni i odpalamy palniki. Z jednej strony. Panie, moment. Po odpaleniu palników należy uruchomić. Zamykamy osłonę. Odpalamy palnik z przodu. Po odpaleniu wszystkich palników uruchamiamy wentylator. W celu zapewnienia prawidłowej pracy maszyny obroty powinny wynosić około 1500.